Cześć Wam, rozpoczynamy nowy vlog latającego dywanu. Za oknem przepiękna jesień, okolice naszego domu. Jest naprawdę wspaniała pogoda, 10 stopni, żółte liście. W tym vlogu nie będę Wam pokazywał przepięknych krajobrazów. Jakby ten etap podróżniczy na ten moment już zakończyliśmy. Teraz zmieniamy konwencję naszych vlogów, zresztą robimy to dosyć często, z podróżniczych na takie techniczne, czyli rozpoczniemy teraz etap vlogów o zabudowie campervanów, tym czym się zajmujemy na co dzień. Wiele osób zadaje nam pytanie w komentarzach, dlaczego wydostaliśmy się z Maroka po miesiącu czasu. Oczywiście postaram się odpowiedzieć również i na to pytanie. Ten vlog skupi się głównie na mojej twarzy, będę opowiadał o naszych planach. Postaram się również wyjaśnić tą pustkę filmową pomiędzy Maroko a Polską, w której się teraz znajdujemy. Robiliśmy film o podróżach campervanem i o szeroko pojętym van life'ie, a więc zaczynamy. Maroko po 30 dniach podróży, nie dlatego, że nam coś tam nie pasowało albo coś niebezpiecznego nam groziło, broń Boże, Maroko jest naprawdę wspaniałym krajem, polecam wszystkim, żeby tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda na własne oczy. Powód był taki, że byliśmy umówieni w Hiszpanii z ekipą filmową po to, żeby nakręcić film o tym, jak podróżuje się campervanami i jak generalnie wygląda całe to środowisko van life'u i camperów. Przez 10 dni 6-osobowa ekipa towarzyszyła nam w podróży i filmowała krok po kroku to, co robimy, jak to życie w kamperze wygląda, więc mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się również do tego, że więcej osób zachęcimy do podróży kamperem. Taki był plan i taki był też warunek tego, że w ogóle zdecydowaliśmy się na ten projekt telewizyjny. Zrobiliśmy to między innymi dlatego, ponieważ grupa odbiorców telewizyjnych jest o wiele szersza niż naszego kanału na YouTubie, więc postanowiliśmy wziąć udział w tym filmie, dlatego żeby więcej osób dowiedziało się o tym, jak można podróżować takim samochodem i w ogóle, że się da i że się da z dziećmi, więc całkowicie ten film, mam nadzieję, że przełamie taki stereotyp tego, że kampery są tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy posiadają mnóstwo pieniędzy i są emerytami. Nie, można podróżować kamperem w każdym wieku, nie ma tutaj całkowicie żadnych obostrzeń, jeżeli tylko i wyłącznie chcecie. Dobrze, można sobie włożyć tutaj kanapę do środka, nie trzeba robić jakichś gigantycznych tutaj zabudów i wydawać nie wiadomo ile pieniędzy. Każdy może sobie taki pojazd wybudować całkowicie pod siebie, więc mamy nadzieję, że zachęci to ludzi taki projekt filmowy przez stację Discovery. Wiele osób śledzących nasz kanał na YouTubie wie, że oprócz tego, że podróżujemy kamperem, również zajmujemy się na co dzień budową takich samochodów. Zabudowaliśmy już kilka takich aut. Przed nami kolejny projekt. Przyjeżdża już za 3 dni kolejny samochód do naszego warsztatu i kolejne vlogi poświęcimy właśnie takiej zabudowie, takich filmów o zabudowach campervanów, więc wrócimy do tej konwencji technicznej vlogów latającego dywanu. Staramy się pokazać i sprzedać Wam trochę wiedzy, jak wykonać taki projekt również samodzielnie. Oprócz tego, że mamy firmę, która takie samochody wykonuje, to również wspieramy projekty samodzielne, więc jeżeli ktoś ma ochotę wybudować na własną rękę i oczywiście nie stać go na zlecenie tego komuś, a ma dużo wolnego czasu, no to jak najbardziej również pomagamy. Odpowiadamy na setki pytań dotyczących przebudowy samochodu, czyli nie tylko i wyłącznie zamykamy się w swojej firmie i trzymamy tajemnicę dla siebie, jak to jest wybudować taki pojazd, to również pomagamy właśnie budować samodzielnie takie pojazdy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale na te takie najbardziej sensowne i takie, jak czujemy, że ktoś naprawdę potrzebuje naszej wiedzy, więc a my tą wiedzę jesteśmy w stanie mu przekazać, to jak najbardziej pomagamy, więc śmiało, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące samochodów, również możecie zgłaszać je do nas na maila. Oprócz tego kampery wykonujemy oczywiście zarobkowo, więc jeżeli nie macie siły przerobowej, macie jakiś zapas gotówki i chcecie taki pojazd sobie stworzyć i szukacie jakiejś firmy, która mogłaby Wam taki pojazd wykonać, więc śmiało możecie obejrzeć nasze vlogi, obejrzeć nasze kampery, które wykonaliśmy, obejrzeć nas w podróży i gwarantuję Wam, że doświadczenie, które zdobywamy po każdej takim wojażu naszym rodzinnym, pozwala nam co pojazd po prostu modyfikować to auto tak, żeby działało tu wszystko tak, jak ma działać, idealnie, ponieważ sprawdzamy to na własnej skórze. I tu również odsyłam Was do nas na maila, więc jeżeli macie jakiekolwiek zapytanie co do zabudowy samochodu przez naszą firmę, śmiało możecie pisać maile na latający dywan@gmail.com. Oczywiście w opisie filmu ten mail się również pojawi. Ten powrót do takich korzeni podróżniczych na pewno będzie, więc spokojnie, dajcie nam chwilę czasu. Wiele osób w komentarzach również zauważyło, że jakość naszych filmów ostatnio lekko się poprawiła, a to za sprawą tego, że zmieniliśmy sobie sprzęt do filmowania, czyli ten obiektyw, do którego teraz tutaj gadam i dlatego też ten obraz jakby jakościowo troszkę nabrał takiego smaczku, przynajmniej takie nasze wrażenie, ale widzę po komentarzach, że nie tylko nasze. Jeżeli dotarliście do tego momentu w filmie, to gratuluję, że udało Wam się przebrnąć przez tą moją gadaninę. Teraz już będę kończył.
następny vlog już za chwilkę i tak jak wspominałem, będzie to vlog już z naszego warsztatu, w którym projektujemy i budujemy samochody kempingowe, campervanowe, zwoł jak zwoł, więc do zobaczenia. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Wpadajcie też na Facebooka, już taka klasyczna moja gadka końcowa, więc zapraszam Was na te swoje media społecznościowe, ponieważ zależy mi na tym, aby grono odbiorców naszych się zwiększało, żeby więcej ludzi zobaczyło, że podróż campervanem to nie musi właśnie wyglądać w ten sposób, taki jak jest postrzegany przez wiele osób, czyli jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla jakiejś grupki. Broń Boże, w ogóle podróżować może każdy. Również sam nazwa camper w moim odczuciu nie może być zarezerwowana tylko i wyłącznie dla samochodów, tak jak gdzieś w Wikipedii, czy gdzieś tam wypisują, że camper to musi posiadać toaletę, musi posiadać łazienkę i wszystkie te systemy. Nie, camper to może być również samochód, zwykły bus z wstawioną kanapą z jakiejś sklepu meblarskiego i na tej kanapie śpicie. Jeżeli nazywacie to camperem, to to jest camperem i tak też się da podróżować. Więc do zobaczenia w kolejnym vlogu.